Nieważne! Nie mogę czekać! Wiem, jak to ulepszyć! Czekoladą! Jak się lepi, to pyszne! Wow, to dzieło sztuki! I to moje! Niebo w gębie! Wezmę winogrono. Teraz czekolada. To będzie cudowne. Muszę spróbować. No proszę. Lepsze niż myślałam. Chcę jeszcze. Genialne. Ha, mam pomysł. Rybka w fontannie. Wskakuj. Będzie śmiesznie. To lepsze niż ocean. Na pewno będzie smaczna. Wiem, jak się o tym przekonać. Potrzebuję ofiary. To znaczy ochotnika. Proszę bardzo. Płyń, mała rybko. Chwileczkę. Fuj, to ohydne. Co się tu dzieje? Oj, dzieci. Hehe, zjadłaś rybę. Jaka wstrętna. Jest tylko jedno wyjście. Hehe, mam cię. Ha? Muszę tam zajrzeć. Zróbmy to. Wow, zobacz! Mam arbuza! A ja? O, też mam arbuza. Spróbuję. Poczekaj! A, no tak. Czegoś brakuje? Co? O! Zakręćmy! Fuj, jajka! Nene! Zagrajmy o to! Dobrze, start! Ty będziesz pierwsza! Nieważne, kręcę! O nie, musztarda! Dziwne połączenie! Czy to konieczne? O, widziałaś? Spróbuję odrobinę! Och, ale śmierdzi! Ale takie są zasady! Poleję arbuza! Może się zdziwię! Dobrze, że to nie ja! Zaczynam! Wezmę szybki kęs! Jest gorzej niż myślałam! Naprawdę to jesz? O, pokaż to! Co ja widzę? Zawiera miód! Mam pomysł! Poleję arbuza miodem! To jest to! Będzie nieco słodszy! Tak jak lubię! Ech, super! To będzie świetne! Wow, pyszne! Soczyste i lepkie! Muszę być pierwsza! Nie dam jej wygrać! Próbuj dalej! Pierwszy kawałek! To takie proste! Pozbędę się pestek! Uwaga! To chyba wszystkie! Uff! Ostatni kęs! Nie zjem nic więcej! Poczekaj! Nie zjadłaś pestek? A, ja tak! Czy to źle? Uuu! Burczy mi w brzuchu! Poczekaj chwilę! Aha, wiem! Wytrzymaj! Szybciej! Nie ruszaj się, prześwietlę cię. To nie wygląda dobrze. Biedna Mindy. O, to babcia. Zjadłyście wszystko? Ty zwyciężyłaś. Tak, udało się. Brawo, hurra. Ciekawe, co dostaniemy. Aha. Zajrzyjmy. Może być. Mam chipsy. Apetyczne. A ty co? Nie przeszkadzaj, jem! Mniom, mniom! Co robisz? Poczekajmy na babcię. Wiedziałam! Gotowe na drugi etap? Tak, oczywiście! Zaczynajmy! Proszę! Smacznego! Czekaj! Tylko to? Dzban mleka? A, już wiem! Wezmę miskę i wleję mleko! I wsypię chipsy, jak płatki! To dziwaczne, ale trudno. Nie wierzę, że to robię. Wolałabym salsę. Jestem gotowa. Co teraz? Jedźcie! To wyścig! Niezłe! Smakuje mi. Muszę to zjeść. Jem jak szalona. Co robi babcia? Halo? Jak się masz? To dobra okazja. Wyleję mleko. Może do donicy. Nikt się nie dowie. Zbrodnia doskonała. Teraz wyjem same chipsy. Uwielbiam je. Jak idzie, Mindy? To jakiś żart? Skończyłam! Jestem wielka! Odtańczę zwycięstwo!
fajnie jest nadrobić zaległości z koleżanką, o ile nie jest gadułą. Ten brzuszek trzeba już napełnić. Myślisz, że możemy zrobić sobie przerwę na lunch? Czy ja widzę napis czekolada i słodkości? Tak! Może coś przekąsimy? To tutaj! Mam nadzieję, że mają coś, co lubimy. Wygląda nieźle, prawda? Przyda mi się trochę cukru. O tak! Raz, dwa, trzy! Start! Ale super! Czy to prawdziwe złoto? Raczej prawdziwa czekolada. I zaraz się w nią gryzę. Najpierw obcas. To jest coś. To naprawdę niesprawiedliwe. Co ja mam z tym zrobić? Cóż, całkiem ładny. Czy to mój rozmiar? Czuję się jak kopciuszek. Pasuje jak ulał. Gdzie ona poszła? Czyż nie jest piękna? Idę, królewno. Chyba brakuje ci buta. Och, mówisz do mnie? Załóż go, książę. Leży idealnie. Wszystko z nią okej. Po prostu delektuje się czekoladą. Nie przejmuj się nią. Kto potrzebuje faceta, skoro jest cukier? Tam. Gotowa? Czy to się dzieje naprawdę? Darmowe iPhony? To najlepszy dzień w naszym życiu. Zobacz, jakie nowe i lśniące. Nie chcę się z nim rozstawać. Skoro ty masz prawdziwego, to znaczy, że mój jest czekoladowy. Tak właśnie myślałam. Te aplikacje nie działają. Do kogo będziesz z tego dzwonić? Patrz na to. Nie znam tej apki. Ło! Ale piękne! Chyba zostało mi tylko jedno... całkiem niezłe. Naomi? Jesteś tu? Jest jak zahipnotyzowana. No tak, ludzie wpatrzeni w telefony. Już wiem. Może trochę muzyki. Obudź się, dziewczyno! Ona naprawdę odleciała. Wow! Pobudka! Nadal nic? Beznadziejny przypadek. Tu potrzeba specjalisty. Czy pani doktor ją uzdrowi? Niedobrze. To wyjątkowo trudny przypadek. Muszę wykonać parę badań. Tak podejrzewałam. Trzeba sprawdzić, co się dzieje. Stetoskop gotowy. Okej. Nic nie wykryłam. Jest jak wielkie, puste pudło. Została ostatnia próba. Poważna sprawa. Chyba nic tu nie zdziałam. Zostajesz sama. Nawet lekarz nie pomógł. Niech spojrzę. Bardzo lekkie. Naomi w końcu się budzi. Co się stało? Naomi, myślałam, że straciliśmy cię na zawsze. Spoko, ma, nic mi nie jest. Gotowa? Najpierw otwórzmy twoje. Co za śliczna babeczka. Wygląda jak mała roślinka, ale na pewno smakuje o wiele lepiej. Wygląda super, co nie? Chwila, a co ja dostałam?
Tego na pewno nie da się zjeść. Fatalna runda. Mów za siebie. Ale czekoladowe. Miam. Śmiejesz mi się w twarz, Ema. No to zaraz zobaczymy. Tak jest? Zaraz zmienię zasady gry. Wystarczy kilka kropelek i zdarzy się cud. Popatrzcie na te kwiatuszki. Teraz jest uroczy. Wow, ale śliczny. Fajny, prawda? Patrz na to. I kasa leci. Jak ty to zrobiłaś? Nigdy nie lekceważ magii. Może przeliczymy? Ta czekolada już jakoś mnie nie cieszy. Mogę spróbować? Halo, jest tam jeszcze coś? Czemu teraz nie działa? O, wow! Ema chyba nie ma magicznych mocy, ale ma czekoladę. Gotowa, żeby zajrzeć do środka? Wow! Czekoladowe frytki? Pycha! Na te prawdziwe też nie będę narzekać. Już jesz? To ja też. Chcesz jedną? Są mega słodkie. Czy to zapach czekolady? Chętnie się wymienię. Trochę dla ciebie. I trochę dla ciebie. Tym razem wszyscy wygrywają. A oto słodko-słona nagroda. Teraz ty zaczynasz. Mój ulubiony napój. Oby był pyszny i zimny. Mogę się już napić? Co za orzeźwienie. A dla mnie? Czekoladowa kola? Zakochałam się. Muszę tego spróbować. Nie wierzę. Jest wypełniona M&M'sami. To dopiero dawka czekolady. Też bym sobie trochę zjadła. Naomi się ze mną podzieli, prawda? Już wszystko zjadłaś? Jeszcze są. To działa tylko dla ciebie, Naomi. A może trochę ci wysypię? Zobacz, lecą. Chyba nigdy się nie skończą. Super! Ema? To dla mnie? Czekoladowa uczta dla dwojga. Pycha. Chwila, prawie zapomniałam o najlepszym. Ekstra, co? To prawdziwe czekoladowe niebo. O wiele lepsze niż napój. Zgadzam się. Pychota. Czemu mamy tylko jeden talerz? No to otwieraj. Że co? Chyba nie mamy tego jeść. Sprawdźmy, co jest w środku. Ale dziwny klucz. Chcesz się przekonać? Oby to było coś dobrego. Już nie wytrzymuję napięcia. Gotowa? Co? Musimy za to wszystko zapłacić? Od kiedy czekolada jest taka droga? Chyba potrzebuję mojej magicznej wody. Bo na pewno nie mam tyle gotówki. To chyba jakiś żart. Co za wstyd. Mamy tylko kilka dolarów. Niech zatrzymają resztę. Bardzo dziwne. Czy chcielibyście podjąć się wyzwanie? Wystarczy rozpuścić czekoladę. O, czekolada! Możemy trochę? Nie, ani łyżeczki.
Zaraz wracam. Poszła. A teraz szybko. Czekolada! Może ty pierwsza? He? Nie ogarniam. Co mam zrobić z papryczkami? Au! Są pikantne, nawet w dotyku. Ciekawe, co mnie się trafiło. Ło! Nie wierzę! Cały stosik batoników czekoladowych. Chciałbym je wszystkie zjeść. No to próbujemy. Ty! Nawet nie jest taka zła. O nie! Zaczyna się! Piecze! Bardzo piecze! Pomocy! Za mało! Potrzebuję czegoś innego! Dalej piecze! Nie wiem, co robić, Madison! Chwila! Mamy miskę! Okej, jest! Proszę! Gotowe! Rozpuść czekoladę swoim oddechem! Uff! O wiele lepiej! Spójrz! Mam posypkę i pianki! Naprawdę nosisz je przy sobie? Ale jak widać, przydadzą się! Słomeczka dla ciebie! Weźmy łyczka rozpuszczonej czekolady! Coś jest nie tak z moją słomką! Z moją też! Oj, trochę niezręcznie. Papier, kamień, nożyce! Ha, wygrałem! Ekstra! Czekoladowe pierścionki! Po jednym na rękę. Są naprawdę mega! I smacznie pachną. Czas na pierwszy kęs. Ale dobre! Są świetne! Ej, co się dzieje z tym pierścionkiem? Ło! Jeszcze więcej czekoladek? Najgenialniejszy pierścionek ever! Może i ja mam coś fajnego? Ale... super! Też jest do jedzenia? Nie wygląda tak. Może coś zrobi, jak go nałożę. Wow! Jest taki piękny! Wow! Chyba ma jakąś moc! Moc pierścienia! Bańki? Nie tego się spodziewałam. Czy ja wiem? Jak dla mnie spoko! Dobra, odkrywam! Czekaj, co to jest? O! Dałam się nabrać! Chyba trafiła ci się kola. Akurat chce mi się pić. Takie niespodzianki to ja rozumiem. Dobra. Chyba teraz moja kolej. O, ja też mam kolę, ale czekoladową. Zazdrościsz? Taka dobra. Ej, chyba coś jest w środku. Cukierki! Cała masa cukierków! Słodka butelka pełna słodyczy! Ale czad! No, super! Czemu mnie taka się nie trafiła? Poczęstujesz mnie? Nie! Są moje! Co? Serio? Skąpiradło! Teraz jest mi przykro, że jemu jest przykro. To powinno pomóc! Chyba coś się dzieje z twoją kolą. Wow, czekaj! Ciekawe, co się stało. Ale czad! Ja też mam słodką butelkę coli. Dzięki, Madison. Zdrówko. Wow, fontanny czekolady. Są takie urocze. Nasze własne fontanienki. Ty pierwszy, Brian. Co to ma być? Dlaczego trafiły mi się brukselki? Co za okropny zapach! Ble! Smakuje jeszcze gorzej! O, współczutki, stary! Och, jak dobrze, że mnie się nie trafiły! Okrągłe, kolorowe cukiereczki! To chyba gumy do rzucia! Tak,
to gumy! Patrz na tego balona! A właśnie, zapomniałam o czekoladzie! Połączmy to i owo! Zróbmy czekoladowe gumy do żucia! Tak, i to mi się podoba! Zaraz, mam jeszcze lepszy pomysł! Guma, czekolada i posypka! To dopiero epicka mieszanka! Wow, widziałeś to? Tak, świetny balon! Chyba mogę spróbować swojego. Z czekoladą na bank będzie lepiej smakować. Dobra, sprawdźmy ten smak. Okej, jest. Strasznie niedobre! Mogę ci jakoś pomóc? O, już wiem, szklanka czekolady. Z nią wszystko jest lepsze. Trzymaj, napij się. Uff, znacznie lepiej. Zabiła smak brukselki. Panie, przodem. Pringlesy! Moje ulubione! Świeże i chrupiące. Dodajmy czekoladę. Tak, idealnie. Kładziemy na talerz. Tak, są takie piękne. Zajadamy. Ach, smakują tak dobrze, jak wyglądają. Nieźle. Ciekawe, co ja mam. To chyba jakieś ciasto, nie? Jak mam je polać czekoladą? Uch, to takie frustrujące. O nie, skończyły się. Na bank są jakieś okruszki w puszce. Wow, nic się nie zmarnuje, co? Ha, muszę uwiecznić tę chwilę. Idealne. Wezmę sobie wydruk tego zdjęcia. O co tu chodzi, Brian? Skąd to wziąłeś? Czekaj, nie skończyłem. Obczaj to. Teraz lejemy czekoladę. I jeszcze posypka. Dużo posypki. Uwaga, zabieramy. Tak, właśnie tak to sobie wyobrażałem. Wow, robi wrażenie. Nawet nieźle tu wyglądam. Wyszło naprawdę nieźle. Proszę, częstuj się. Ale dobre, jest świetne. No, wyszło naprawdę smaczne. Ha, wygrałam w kciuki. Ja pierwsza w ostatniej rundzie. Jajka czekoladowe. Super, ciekawe, co ja mam na talerzu. O, też mam jajka. Ale prawdziwe jajka. Nie bardzo wiem, co z nimi zrobić. No, ale to nie mój problem. Poleję swoje jajka czekoladą z fontanienki. Czekolady nigdy za wiele. Tak, prawdziwy czekoladowy raj. No, wygląda fajnie. Może to nie jest prawdziwe jajko na twardo? Nie, to zdecydowanie jajko na twardo. Mam bardzo cwany pomysł. Powoli, ostrożnie. Mam! Idźmy dalej z planem. Przyda się tu świeża czekolada. Tak, idealnie pokryte. Tyle wystarczy. Hej, Madison! Spójrz, polałem swoje jajko czekoladą. Wow, jeszcze nie jadłem czegoś tak smacznego. Aż takie dobre? Chcę spróbować. Wymieńmy się. Dobrze, skoro nalegasz. Wow, ile ich tu jest. Nie mogę się doczekać. Dalej, czekoladunio, na jajeczko. Że też dała się na to nabrać. Trochę dziwnie smakuje. Ha, ha, dałaś się nabrać. Brian, jak mogłeś? Kurczę, ale nudy. Wow, czekoladowa fontanna. Super, od razu zrobiło się ciekawiej. No? To co, zanurzyć truskawkę? Mhm. Dobry pomysł. Pączek też będzie lepszy w czekoladzie. Wow, to dopiero deserek. Istna perfekcja.
każdą chwilą wygląda coraz lepiej. Jeszcze trochę. Nieźle. Zrobiło się tu jaśniej, czy co? Faktycznie. Czas na wyzwanie. Co powiesz na czekoladowe paluszki? Tak wyśmienite, że palce lizać? Eli! Moja głowa! Twoje oczy! Wyluzuj, to tylko żelki. Mam ich mnóstwo. A będą jeszcze słodsze. Widzisz, co mam na myśli? O tak! Daj no! Mam pomysł na smakołyk. Gałki oczne na patyku. Mięciutkie. Jedzenie się na mnie gapi. Trochę straszne, co? Fajnie! A zaraz będzie jeszcze lepsze. Czekoladowy szaszłyk. Czuję, że to będzie wyborne. Już mi ślinka cieknie. Gotowe. Dokładnie pokryte warstwą czekolady. O, ja też chcę. Proszę bardzo. Dzięki. Czekolada i żelki. To wspaniałe połączenie. Oczy ci się zrobiły niebieskie. Czyżby? Ja też chcę nowe oczy. Mięciutkie i wciągające. Jakaś zmiana? Masz czerwone oczy. Jedzmy dalej. Tak, chcę nowy kolor. Ha, na przykład zielone. Jestem taka głodna. Ja też. Czekaj, mam pomysł. Co tam masz? Tadam! Zaraz wracam. W międzyczasie podjem sobie te żelki. Najlepsze są te zielone. Mniam! Jak to pięknie! Hej, truskawki! Właśnie tego szukałam. Ładne i dojrzałe. Eli na pewno się ucieszy. Wygrałeś główną nagrodę, misiek. Do fontanny. Rewelacja. Uff, to była wyprawa. Masz ochotę na świeże owoce? Wow, aż trudno wybrać. Czas na odrobinę kreatywności. Wysypię wszystkie żelki. Co ty wyprawiasz? Zaraz zobaczysz. Roztopione żelki w pucharku. Okej, ja mam swoje własne plany. Mianowicie truskawki na patyku. Dobrze kombinujesz. Mogę? Do galaretki. Aż się błyszczy. Ocieka słodkością tak jak lubię. A na zewnątrz warstwa czekolady. Dużo czekolady. Wow, o to chodziło. Ale jedna to za mało. Przygotuję cały talerz. Częstuj się. Z wielką chęcią. Soczyste i słodziutkie. Normalnie niebo w gębie. Ja też muszę spróbować. Taka zakąska, to rozumiem. Kto tam? Tu jesteś, złodziejko zbiorów. To masz na myśli? Bezczelne dzieciaki. Ładny kapelusz. Żegnam. Cóż, przynajmniej mamy nasze smakołyki. Dokładnie. Chcesz jeszcze jedną? Jasne. Znowu mi się nudzi. Uwaga, nadchodzi deser lodowy. Chwileczkę. To moja szansa. Nie ma to jak lody malinowe. I tak sama nie zje całej porcji. Super kremowe. Jeszcze tylko jeden kęs. Nawet tego nie zauważy. Chyba się zagapiłam. Chciałam czymś przybrać te lody. W szafce nic? Może tu?
pomyślę. Hej! Niebieska posypka. Może być. Ha, przecież mam czekoladę. Plus patyczek po lodach. Do dzieła. Teraz mam dwie fontanny. Po pierwsze, zanurzę patyczek w białej czekoladzie. Właśnie. A teraz w mlecznej. Dwie warstwy czekolady. A to dopiero początek. Robi się gruby jak batonik. Tyle, że nadgarstek trochę się męczy. Uff. Okej. Jeszcze ostatnia warstwa. I moje dzieło jest gotowe. Może dzięki temu Eli nie będzie na mnie zła. Już idzie. Schowam to. O, hejka! Znalazłam posypkę! Aha! Chwileczkę! Coś mi tu nie gra! Miałam tu przecież lody! Podejrzane! Oj tam! Czekolada to czekolada! A posypka pasuje do wszystkiego! Wow! Taki deserek to rozumiem! Mmm! Jak fajnie chrupie! I tyle warstw! Niesamowite! Uff, mało brakowało. Mmm, super sprawa. Chcesz trochę? Nie, całe twoje. Gina! Spójrz na mnie! Ziemia do Giny! Oderwałabyś się od tego telefonu. Nic, tylko w kółko tekstujesz. Mamy przed sobą wyzwanie. No jaka wredna. Ach. Ha, Gina? Nie machaj mi przed ekranem. No weź przestań. O rany, twoja ręka. Która? Ta czy ta? Że co? Masz dziwne poczucie humoru. Ale może mi się to przyda. I oczywiście trochę czekolady. Dzięki za pomocną dłoń. Obawiam się, że muszę ją ubrudzić. Co ty wyprawiasz? Po kąpieli w czekoladzie ochłonie sobie w lodzie. A potem? Zostaje tam czekoladowa skorupa. Czekolada zaschła idealnie w kształt dłoni. Fajowe! Jeszcze nie skończyłam. Dłoń powinna coś trzymać. Jak na przykład lody. Truskawka świetnie komponuje się z czekoladą. Mam przygotowane łyżeczki. Zajadany? Smacznego. Można mieć frajdę bez telefonu. Mniam. A, jeszcze jedno. Po to mamy fontannę. Bo dobrego nigdy za wiele. Wow! Za nas! Przybij pionę! Nie przemyślałam tego! Masz jakiś ręcznik czy co? Ups! Ale warto było! Gina znowu zatopiła się w telefonie, a ja bym jeszcze coś przekąsiła. Huh? Ukryty zapasik na czarną godzinę. Tyle słodyczy do wyboru. Mmm! Wow! Hej! Skąd to wytrzasnęłaś? O nie! Zostałam ciężko ranna! Mój paluszek! Co mam robić? Wbiło mi się w palca! Spokojnie! Doktor Gina się tobą zajmie. Wyciągnijmy tę drzazgę. Nie ma mowy! Nie marudź, tylko dawaj rękę. Trzymaj ją nieruchomo. Mam. Widzisz? Już po bólu. Nie mogę w to uwierzyć. Uratowałaś mnie. Uhu! Co jeszcze można zrobić z tą strzykawką? Przekonajmy się. Co ty na to? Cóż, okej. Cała czekolada do środka. Do, pełna. Ale to jeszcze nie koniec. Ha, gdzie to było? Hej!
Znalazłam! To jak magiczny czekoladowy tunel. Ale gdzie prowadzi? Już wiem! Włóż go do wody z lodem! Skoro tak mówisz, czekolada błyskawicznie się schłodzi. Idealnie! A teraz ją wyciśniemy. Fajnie to wygląda. Jak czekoladowy wąż! Pałeczki? Tak jest. Dobra, wcinamy. Zupełnie jak czekoladowy makaron. Pycha! Wow! Niewiarygodnie smaczne. Świetny pomysł. Dobrze, że zrobiłyśmy sporo. A właściwie ile tu jest porcji? Z 10? Tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Rozkosz! Mogłabym tak jeść codziennie. Żebyś wiedziała. Więcej już chyba nie dam rady. Uch! Mam pełen brzuszek. I ty też. Pyk! Cukierek albo psikus. Masz słodycze, prawda? Ten dla ciebie, a ten dla ciebie. Tylko tyle. Mogłyśmy zapukać gdzie indziej. Wiemy, że masz więcej. Ale z was zachłanne czarownice. Serio, tylko tyle. Uciekaj. Nie tak prędko, dziewczyny. Zaczynamy. Wygląda jak zwykły telefon. Ale pachnie jak czekolada. Da się z tego zadzwonić? Wolę skosztować. To na pewno czekolada. Ale trochę za cienka. Zrobię słodką kanapkę. To ja rozumiem. Pycha! Dobre co? Ciekawe co ja mam. Wygląda jak iPhone. Ale za to jaki? Dostałam wiadomość. Po smaku czekolady. Ekstra. Jeszcze jedna. Moja ulubiona. Nie mogę przestać. Julie, chyba już wystarczy. Zaraz! To też dostanę. O nie! Jest ogromny. I leci prosto na mój talerz. Co za obrzydliwość! Julie, zostawiłaś słodycze. Boisz się tego maluszka? Sporo tej czekolady. Moje. Nie podzielę się. Czy to czekoladowy kontroler? Lepszy niż gra na konsoli. Słodyczy nigdy nie odmawiam. Wow! Mój jest chyba prawdziwy. Mam zagrać? Czemu nie? Patrz na mnie. Chyba wygrywam. Hej, może ja też spróbuję? Nie przeszkadzaj mi. Nudzi mi się. Uwaga na zakręt. Hej, masz zamiar to wszystko zjeść? Cicho, bo się nie mogę skoncentrować. Chyba za bardzo tu wieje. Trzymaj. Julie, ktoś dzwoni do drzwi. A, dobra. No to teraz moja kolej. Czas postrzelać. Uważajcie, nadchodzę. Koniec gry. Może Julie się nie zorientuje. Kofeina w żyłach, więc można grać. Co jest? Przegrałam. Masz mi coś do powiedzenia?
kto ci pozwolił ruszać pada? Przepraszam. Patrz na te czekoladowe czaszki. Wyglądają smacznie, co? Przekonajmy się. A dla mnie? To prawdziwa? Przypomniała mi się pewna sztuka. Wiesz już jaka? Hej! Julie? Mów mi, maestro. Głosy rozgrzane? Tak. Posłuchaj, pięknie, co? Jak się tego nauczyłaś? Po prostu mam talent. A teraz moment, na który wszyscy czekali. Tak, to czekolada. Co ci się stało? Zainspirowałam się. Być albo nie być, oto jest pytanie. Robię coś przecież. Kto postępuje godniej, ten kto biernie. Mógłbym prosić o swoją głowę? Oj, nie wiedziałam, że to twoja. Proszę mi ją oddać. Proszę. Boję się. Julie. Dobra, poczęstuję cię. Ale zjawiskowa dynia. Idealna, prawda? Ach tak. To czekoladowa dynia. Wygląda smaczniej, co? Cała z czekolady. Dziwne. Myślałam, że jest jadalna. To nie fair. Wiem, jak się za nią zabrać. Mam nawet specjalne narzędzia. Co powiesz na młotek? No dobra, lepiej nie. Za to dłutko da radę. Gotowa? Do dzieła! Robimy postęp. Za długo to trwa. Pokażę ci, jak to rozgryźć. Haja! Ła! Moja metoda jest lepsza. No, trudno. Nie przerywamy. Mam nadzieję, że nie jest złamana. Potrzebuję czegoś ostrzejszego. O! Dlaczego nie chcę wyjść? A! Weź się nie wygłupiaj. No, dalej. Hej! Drzewko jednak pomogło. Czekolada była w środku. Spójrz tylko. Chyba mi się udało. Tego się nie spodziewałaś, co? Ale czegoś mi tu brakuje. Za nudne. Chyba mam pomysł. Uff. Dobra, mam. Zrobiłam lampion z dyni. Coś ci to przypomina? Nie śmiej się z mojego maleństwa. Gotowa? Urocza, prawda? Komu potrzebna prawdziwa torebka? Sprawdzę, co ja dostałam. Ej, tu nic nie ma. Pokrywka Kylie. O, ale się ukryła. A teraz wybacz, ale zabieram się za jedzenie. Tak? Czekaj. A może chcesz się zamienić? Raczej nie. Czekaj! Nie wiesz, co jest w środku. Sprawdźmy. Nie wiem, kto to tu włożył.
Może ta głowa bardziej cię przekona. Gdzie ja jestem? Nieważne. A to co? Jakaś miotła czy co? Uważaj, Kylie! Boże! Nie, weź ją sobie. Aha. Chyba wiem, jak cię przekonam. O, tak. Judy, pamiętasz? O, to my, Kylie. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. A przyjaciółki lubią się dzielić. Czyż nie? Wezmę sobie mały kawałeczek. Spójrzcie tylko. Misja ukończona. O tak, pycha. Ej, coś ty zrobiła z moją torebką. Głodna byłam. No to zdrówko. Może zagramy o to, kto zaczyna? Ech! Ha! Nożyczki przecinają papier. Zobacz. Nigdy nie miałam prawdziwego mikrofonu. Czy jest włączony? Najwyraźniej tak. Dzień dobry. Raz, dwa, trzy. Hej, załóż to. Każda gwiazda powinna je mieć. Dobry pomysł, Tina. Jesteście gotowi na zabawę? Wow! Skąd wzięły się te wszystkie światła? Tylko popatrzcie na ten występ Lizzy. Ukłońcie się przed nową gwiazdą popu. Dajesz, dziewczyno. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Właśnie tak to się robi. Jesteś fantastyczną piosenkarką. Ale teraz moja kolej. Wow, mój mikrofon wygląda trochę inaczej. Też umiem śpiewać. Czemu nie wydaje żadnego dźwięku? Świat nie pozna się na moim talencie. Cóż, czekolada zawsze jest dobra na smutki. Też bym chciała mieć jadalny mikrofon. Chętnie się zamienię. Teraz wszyscy są zadowoleni. Gotowa na kolejną rundę? Zobacz, jaki uroczy psiak! O, dobry piesek! Kto jest najsłodszym szczeniaczkiem? Ciekawe, czy ja też mam takiego. O, mój jest prawdziwy! Popatrz na ten pomarszczony pyszczek! Co za mądre oczka! Będę cię kochać już zawsze! Tak, tak, tak! Chwilka! Mam dla ciebie idealne ubranko! Śliczna sukienka dla ślicznej dziewczyny! To jest to! Czy widziałaś kiedyś coś bardziej rozkosznego? Co za słodycz! Zrobisz nam zdjęcie? Wszyscy mówią cheese! Och! Razem tworzą magiczny duet! Musisz opublikować te fotki, Tina! Są świetne, dzięki! Mój czekoladowy psiak jest nudny. Też chcę prawdziwego. Zobaczmy, czy to się uda. Muszę po prostu bardzo, bardzo chcieć. No już! Dasz radę, mały! Chcesz tą kość, prawda? Dalej, idź! Powiedziałam, idź! Naprzód! Cóż, przynajmniej próbowałam. Chyba muszę mu trochę pomóc. Biegnij! Bliżej! Ale z ciebie dobry piesek! Tina, zobacz! Mój psiak złapał kość! Ta, jasne. Mój chociaż nie załatwia się na podłogę. Hej, ta czekolada jest całkiem niezła, a smacznych przekąsek nigdy za wiele. Eneduerike fake. Tak! Czy to jakaś czarodziejska maska?
Wow! Co się stało? Słyszałaś to? To małe kotki, widzisz? Musimy je uratować, teraz! Nie martw się, załatwię to. Użyję moich nowych magicznych zdolności. Już czuję tę moc. Do zobaczenia za chwilę. Chodźmy wyciągnąć kotki z opresji. Uhu! Czy ona naprawdę to zrobiła? Tina! Uratowałaś życie temu kiciusiowi. Musiał tyle przejść. Po prostu zrobiłam to, co należy. Tina? Jesteś z nami? Kompletnie odleciała. Obudź się, dziewczyno! Tina, wracaj! To jakiś absurd. W takim razie sprawdzę swój talerz. Wow! Ta czekoladowa maska jest super! Tina, zobacz! Halo? Tina! Chyba mogę zrobić już tylko jedno. Mleczna czekolada nigdy nie zawodzi. Może ten zapach wyrwie ją z transu. O, Tina! Czekolada? Mam cię. Witaj z powrotem na ziemi. Przyda ci się trochę cukru, co? Dzięki, Lis. Widzicie? Czekolada jest dobra na wszystko. Gotowa? O, wybacz, muszę odebrać. To niezbyt uprzejme. Lizzie! Lizzie! Zaraz wracam, sorry! No to sobie poczekam. Umierajcie, potwory! Rozkręcamy imprezę! Trzeba je przypiłować. Suszymy. Jej nawet nie ma w pobliżu. Mam dość tego czekania. Ha! To chyba nie to, co myślę, prawda? Co za obrzydlistwo! A tutaj? Moja ulubiona czekolada! A mi się dostało takie coś! Dam Lizzie nauczkę! Do dzieła! Musi się dobrze rozpuścić. Zobaczmy. O tak, gotowe! Teraz zrobię tu małe nacięcie. I hop! Naprawdę się roztopiła. Trochę posmakuje. A później zamienię czekoladę w sami wiecie co. Można z niej zrobić wiele rzeczy, prawda? Okej, chyba wystarczy. Wygląda jak trzeba. A Lizzie w końcu wraca. Zachowujmy się normalnie. Bardzo przepraszam. Spoko. Zobaczmy, co jest w środku. Co? Czy ktoś załatwił się na mój talerz? Ta sztuczka naprawdę zadziałała. Nie martw się, Lizzie. To jest nawet śmieszne, prawda? Proszę, weź sobie. Co to? Mówi, że powinnyśmy się zamienić? Ale jak to? Nie masz nic przeciwko? Tina! Wygląda pysznie, co nie? Smacznego! Chyba zaraz zwymiotuję! Proszę, przestań to jeść, Tina! Mam ochotę wsadzić tu buzię! Chyba postradałaś zmysły, kobieto! To cię nauczy, że w towarzystwie nie korzysta się z telefonu! Zaczynasz, Tina! Dobra. To maleńka wieża Eiffla! I wygląda na to, że jest zrobiona z czekolady! Aż mi ślinka cieknie! Wezmę sobie małego gryza. Niezłe! Naprawdę niezłe! Czekoladowy Paryż! Tina, opanuj się! Zachowujesz się jak dzikie zwierzę! Jest taka kremowa i smaczna! Chyba czas, żebym podniosła swoją pokrywkę. Do złudzenia przypomina figurkę Tiny, ale nie wiem, czy jest z czekolady. Wygląda pięknie. Ciekawe, czy dobrze smakuje.
twarde jak kamień. To zwykły plastik. I co mam z tym teraz zrobić? Chciałabym zobaczyć prawdziwą wieżę Eiffla. Och, Thomas, nie musiałeś. To najbardziej romantyczne miejsce na świecie. Masz zimne usta. I tyle z moich marzeń. Ciekawe, czy pojadę kiedyś do Paryża. Tina, ta dziewczyna zjadłaby wszystko. Te czekoladki to towar luksusowy. Hej, próbujemy? Maski na twarz! Mam wielką ochotę na coś słodkiego. No dobra, na mnóstwo słodkiego. Nie patrzy, prawda? I gotowe. Hej, czy oni wzięli czekolady? Złodzieje! O rany, było blisko. Teraz trzeba nacieszyć się łupami. Nie tak szybko. Pożałujecie tego, co zrobiliście. Znikajcie. Pora na czekoladową próbę sił. Co? Czekaj chwilę. Wyczuwam nadchodzące wyzwanie. Ja zaczynam? Nie, ja. Zagramy? Mój kciuk jest silniejszy. Tadam! To chyba nie jest prawdziwe, co? Czaszki totalnie mnie przerażają. Chyba oszalałaś. Jest sztuczna. Och, całe szczęście. Powiedz, że jestem piękna. Taki tam mały żarcik. A co ja mam? Czaszkę z czekolady. Jest ogromna i cała dla mnie. Ale pycha. Czy mogę pana zjeść? Tylko nie gryź za mocno. Okej, przejdźmy do pałaszowania. O tak, czekolada jak się patrzy. I w dodatku przepyszna. Dasz gryza? Nie podzielisz się? Co za nudy. Uderzające podobieństwo. Szkoda, że nie mogę spróbować. Chyba, że... Mam pomysł. O matko! Ona umarła! Naomi nie żyje! Jak długo ja jadłem? O, Naomi! Ha! Moja czaszka jednak się na coś przydała. Och, nie obrażaj się. Wiesz, że nigdy cię nie opuszczę. No dobra, kto zaczyna? O, czekoladowe okulary. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. A wyglądają naprawdę smacznie. Niezłe. Czuję ich zapach aż tutaj. A co ja dostałem? Nie widzę tu żadnej czekolady. Ale te okulary są całkiem fajne. Hej, wszystko wygląda inaczej. To jakiś inny świat. Ręce na miejscu. A to co? Thomas, co tam się dzieje? Thomas, hej, nie zostawiaj mnie! Wracaj do rzeczywistości! To wszystko nie jest prawdziwe! Hej! O, już wiem! Co? Te okulary są niesamowite! Nic dziwnego, że nie chciałeś ich zdjąć! A to co? Ło! Mam ją! Hej, natychmiast oddawaj! O nie! Zepsułaś je! I dlatego nie lubię niczego pożyczać! Przepraszam, niech spojrzę! Racja, są zepsute! Proszę, weź je sobie! Zobaczcie, jaki smutas! A ja mam tylko to! Chyba się z nim podzielę! Jesteś głodny? Chętnie dam ci trochę. Takie przeprosiny to ja akceptuję. Ale pyszne. Ja pierwsza? Super.
Ryby? Raczej nie przepadam. Chwileczkę. To chyba jednak coś innego. Cudowna mleczna czekolada. Tego się nie spodziewałem. To chyba prawdziwa rybka, co? Nie wygląda mi na czekoladową. Co za fatalna nuda. Ło! Ale piękna! Zobaczcie, jak rośnie i się zmienia! Hej, Tomas! Jestem magiczną złotą rybką. Mogę wypowiedzieć życzenie? Na pewno jestem głodny. Te wszystkie słodycze obok. Pragnę mieć to, co ona! Tak? Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Ale ekstra! Zacznę od tej. No, to mi się udało. Witaj, słodka rybko. Tomas? Skąd to masz? Daj mi to, ale już! Spełniasz życzenia, co? Czego pragniesz, Naomi? Oczywiście kolejnych rybek, ale na moim talerzu. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Mamy to! Nie tylko tobie się poszczęściło. Mogłabym zjeść ich milion. A! Że co? Dostałaś więcej? Ha! Nie, więcej dla mnie. Nie, dla mnie. Mam już tego dość. Pa, pa. Hej, oddawaj! Tomas, gdzie on jest? Tego się nie spodziewałam. Wypuśćcie mnie stąd! Jak tam woda, Tomas? Może ty mi powiesz, Naomi? Zaczynamy zabawę. Zobacz, jakie błyszczące! Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Ach! No dalej! Rusz się! Co za beznadzieja! Jestem wykończona! Okej. To prawdziwe złoto, prawda? Ło! Ale ekstra! Niewiarygodne! Jestem cała wystrojona! Ciekawe, co ja dostałem. To zdecydowanie nie złoto, ale uwielbiam czekoladę. Jest całkiem spora i pachnie cudownie. Złoto na pewno tak nie smakuje. Tylko, że czekolada nie da mi bogactwa. Ale świeci? Hej! Podzielisz się? Nie! Ta sztabka jest moja! A może się zamienimy? Och, dobra! Umowa stoi! Okej, czy to było fair? Smacznego! Naprawdę zabolało! To powinno być w mojej buzi! Mniam! O nie! Gdzie moja złota kurtka? Mogłam się nie wymieniać! Ta runda mi się nie podoba! Gotowy, żeby podnieść je razem? To ziemniaki! I czekolada? Każdy ma to, na co zasłużył. Hej, a może trochę nimi potrząsnę? Spoko, ale wolę skupić się na tym. Przydałby się jakiś sos. Czekolada z czekoladą to najlepsza mieszanka. O, pięknie roztopiona! Ale to będzie pyszne. O tak, prawie gotowe. Wszystko okej, Tomas? Chipsową imprezę czas zacząć. Uwielbiam ziemniaczane przekąski. A co z moim sosem? Ostry ser! To będzie coś. O tak, ale kremowe. Naprawdę wspaniałe. A jak twoje, Tomas? On ma swój własny czekoladowy świat. Muszę coś zrobić, żeby zwrócić jego uwagę. Ostry sos pasuje do czekolady, prawda? Wystarczy kilka kropelek. A teraz podwójny sos. Ale dobre. Czy tu się robi gorąco?
Czy to raczej w mojej buzi? Chwila, on potrzebuje pomocy. Czekaj, ulga już nadchodzi. Nie ruszaj się. Chyba trochę przesadziłaś. Może to jednak był kiepski pomysł. Wybacz. Czekolada. Tak, pójdę za tobą wszędzie, czekolado. Czekolada. Chcę czekoladę. Uwielbiam czekoladę. Gdzie jesteś, czekolado? Tęsknię. Ile czekolady? Potrzebuję łyżki. O, jest. Ten sen robi się dziwny. Halo? Wydawało mi się, że kogoś tu słyszałem. O, czekolada. Pozwolę sobie. To chyba jednak nie był sen. Wow, jak my tu trafiliśmy? Wygląda na to, że będziemy jedli czekoladę. Może otworzysz pierwsza? Nie, ty to zrób. Co? Kosmetyki? Ale bez sensu. Proszę, weź je sobie. Hurra! Czas otworzyć moje. Och, ja też mam kosmetyki. Na mnie nie patrz, nic nie wiem. Dwa zestawy kosmetyków. Ciekawe, który jest czekoladowy. No jasne, to musi być ten. Fuu! Jednak nie, to nie czekolada. Cóż, a więc to musi być czekoladowy talerz. Szybciutko zabieram go z powrotem. To naprawdę wygląda jak cienie do powiek. Ale trzeba spróbować. To czekolada! Hej, ja też bym chciała. Chyba mam pomysł. Wykorzystam te kosmetyki. Co ty tam robisz? No cześć! Wow! To dlatego ludzie nie nakładają makijażu w ten sposób. Ona wciąż się na mnie gapi. No dobra, teraz ja zaczynam. Ekstra! Figurka kobry! Ile pięknych szczegółów! I nie tylko! Jest też zrobiona z czekolady! Coś niesamowitego! Małe co nieco tylko dla mnie! Wow! Ta czekolada jest przepyszna! Wygląda smakowicie! Cóż, lepiej sprawdzę swój talerz! Hej! To nie jest czekolada! To prawdziwy wąż! O matko! Wąż! To jest wąż! Ale gładki i delikatny. Och, co za urocza buźka. Nie, odłóż go, jest straszny. Jak możesz tak w ogóle myśleć? Och, mam świetny pomysł. Czas na zaklinanie węża. Och, twoja gra jest gorsza niż ta sycząca bestia. Patrz, podoba mu się. Nikomu z uszami by się to nie spodobało. Okej, wystarczy. Twoje zaklinanie było okropne. Nawet wąż chciał sobie iść. Jesteś po prostu zazdrosna, że mam fajnego pupila. To chyba mój najgorszy dzień w moim życiu. Zobaczmy, co będzie teraz. Warzywa? Że co? Ja też mam warzywa. Cóż, chyba muszę dać im szansę. Nie przepadam za grzybami. Chwileczkę. To czekolada. Co za pyszny grzybek. Uwielbiam białą czekoladę. Może mój też jest czekoladowy? Nie, to zwykły, niedobry grzyb. Wolałabym już jeść kosmetyki. Ty zawsze jesz coś obrzydliwego. Ach,
Wszystko mi jedno. Czas zrobić z tymi jarzynami coś fajnego. Hejja! A masz! Poszatkuję was! O tak! Jestem mistrzynią! Czy ty właśnie zrobiłaś sałatkę mieczem? Może tak? Sztućce do rąk i próbujemy. Czasami jesteś naprawdę dziwna. Ja tam wolę swoją czekoladę. Otwórzmy je razem. Och, najwyraźniej tym razem dostaliśmy klucze. Ty próbuj pierwszy. Niech ci będzie, ale tylko dlatego, że jesteś cykorem. Myślę, że to może być czekolada. Ała! Zdecydowanie nie! Co znaczy, że to ja dostałam czekoladę? Ale będzie pysznie! Kto by pomyślał, że czekoladowy klucz smakuje tak cudownie? To nie fair! Jestem głodny! Hej, a co ja mam pod talerzem? Nie wierzę! Czy to jest to, co myślę? Mapa z ukrytym skarbem! A mój klucz go otworzy! Ciekawe, dokąd on się wybiera. Wow, gdzie ty byłeś? Dzięki mapce znalazłem skarb piratów! Wow, niesamowite! Ta skrzynia jest pełna słodyczy! To niebo lepsze niż czekoladowy klucz! Teraz ja chcę zacząć! Och, co za uroczy dzbanuszek! Brzmi, jakby coś było w środku. Okej, mam już przygotowaną szklankę. Tak, jest wypełniony gorącą czekoladą. Wspaniałe! Pachnie cudownie. Smakuje też przepysznie. Otwórz swoje. Mam nadzieję, że też dostałem gorącą czekoladę. Okej, kolejny dzbanuszek, ale zrobiony z czekolady. Nie mogę się doczekać, żeby wziąć gryza. Ale może najpierw dasz mi chociaż troszeczkę? Nie, to moje. Ty masz swoją gorącą czekoladę. Ech, co znowu? Bardzo ładnie, proszę. Smutno mi tu bez czekolady. Och, no dobra. Proszę, weź sobie ten kawałek. Hurra! Dziękuję! O, ale to pyszne! Nie, nie, nie! Reszta jest moja! Ale to takie dobre! Chcę więcej! Już wypiłaś gorącą czekoladę! O nie! Mój dzbanek! Och! I prosto do śmieci! Zobacz, co narobiłaś! Nawet go nie spróbowałem! Wybacz! Proszę, napij się mojej czekolady! To faktycznie poprawia humor. Hej, ręce przy sobie. O rany, patrz na to. To czekoladowa pizza. Och, mam nadzieję, że też taką mam. Nie wierzę, mi trafiła się prawdziwa. I to z pieniędzmi. Chwila, z tymi banknotami coś jest nie tak. Hej, złamał się na pół. Pachnie nieźle. A smakuje jeszcze lepiej. Cóż, ja mam swoją czekoladową pizzę. Chociaż prawdziwą też bym zjadł. Hej, chcesz podzielić się na pół? Jasne, dwie pyszności dla każdego. Tak, a teraz zaczynamy najlepszą część. Najpierw czekolada. Mniam, a teraz pizza z kasą. Na co ja czekam? Uczta! Lepiej zacząć od czekolady czy pieniędzy? Ach, nie mogę się zdecydować. Cóż, a kto mówi, że muszę wybierać? To jest dopiero dzieło sztuki. Wspaniała kombinacja. O tak, smakuje świetnie. Jak to możliwe, że już wszystko zjadłeś? Po prostu byłem głodny. O nie! Dwie pizze chyba ze sobą walczą. Och, muszę lecieć.
Dziękuję, dziękuję. To bardzo miłe. Przyjaciele, przeprowadzimy remont pokoju. Kochamy cię! Nie przesadzajmy. Mam dla was niespodziankę. Spójrzcie, kto się poświęci? Wybieram ciebie. Mnie? Serio? I jeszcze ciebie. Ja chyba śnię. Wow, nie do wiary. Co za emocje. Jasne, dla mnie to codzienność. W każdym razie oto złote bilety. O, to spełnienie marzeń. Dzięki. I jeszcze jedno. To wyścig z czasem. Powodzenia. Wow, niesamowite. Bardzo się cieszę. Czas ucieka. Do dzieła. Dobrze. Zostawię to tutaj. Puk, puk. Kto tam? To chyba duch. Hej, a to co? Domek z piernika. Wow, świetnie. Wnieśmy go do środka. Co za niespodzianka. Można go zjeść? Wspaniale pachnie. Ostrożnie, bo się pokruszy. Mam na niego chrapkę. Hej, oddawaj. Pierwszy go znalazłem. Ech. Nie. Już po nim. W środku był złoty bilet. Wow, to niemożliwe. Czemu on się świeci? Gdzie jesteśmy? Ale fajnie. Co teraz? Wiecie, jak długo go piekłem? Pora na remoncik. Wow. To świetna wiadomość. Na co czekacie? Od czego zacząć? A to co? Makaron do pływania. Co mam z nim zrobić? Niech pomyślę. Chwila. Tak, to jest ściana. Pachnie jak czekolada. I? Dobrze się czujesz? Nie twoja sprawa. To makaron z pianki? Dasz mi go? Nie, jest mój. Chwileczkę. Skąd się wziął ten lizak? Wezmę go. Co zaplanowałaś? Ten lizak mnie natchnął. Położę makaron. Owinę go taśmą. Zrobię to dokładnie. Stworzę wzór spirali. Oklejam dookoła. Zostawię równe odstępy. Zrobię tak na całej długości. Już prawie skończyłam. Gotowe. Mam pistolet na klej. Posmaruję z jednej strony. Ma być dokładnie po środku. Teraz go uformuję. Mocno ścisnę i zwinę do końca. O to mi chodziło. Zrobię spory otwór. I włożę tam rurkę. Oto wielki lizak. Dobra, fajna rzecz. Chwileczkę. Też mam pomysł. Popatrz. Wezmę jedną miskę i pistolet na klej. Posmaruję całą krawędź. To trudniejsze niż myślałem. Wezmę drugą miskę. Zrobiłem dziurę w dnie. Włożę do niej rurkę. Też mam lizaka. Dobra robota, Matthew. Powieśmy je. To chyba dobre miejsce. Wspaniale. A mój będzie tutaj. Co na to łąka? Podoba się? Robi wrażenie, aż ślinka cieknie. Słyszałaś? Czas na przekąskę. Zaraz. Mam lepszy pomysł. Nabrałem apetytu. Na coś większego. Matthew, stój! Chciałem polizać. Fajny taniec, Mindy. Pora na kolejne wyzwanie. Powiedz, o co chodzi? Voilà, tajemnicza walizka. Co w niej jest? Kto wie? Słyszałem, że to skarb. Otwórz ją. Ja to zrobię. Nie, ja chcę. Nie, ja. Musicie się kłócić? Hej, proszę o uwagę. Weźcie to. Ciekawe. O, deszcz cukierków. Ale super. Niech pada jak najdłużej. Przestało. A to co, Mindy? Szpula ze sznurkiem. Co z nim zrobić? Matthew? To silniejsze ode mnie. Nie wstydzę się. Wyglądasz śmiesznie. Oddaj to. Czekaj. Już wiem. Zabierzmy się do pracy. Przywiążę do tego cukierki. O tak. Wybiorę różne kolory. Będą się zmieniać. O to mi chodziło. Świetne, co? Powieśmy to na oknie. Aha. Będzie ślicznie. Kolory ożywią wnętrze. To takie łatwe. Ostatni sznurek. Wow, genialny pomysł. Podoba ci się? Umiesz tak, łąka? Nie jestem waszym rywalem. Podoba mi się. Znów mnie zaskoczyliście. Brawo. Świetnie się bawię. Rzadko się widujemy. Nie wydaje ci się, że robimy darmowy remont? Nie, przecież by nas nie wykorzystał. Popatrz. Też mam naklejkę z cuksem. Przykleję ją. Wow, jaka ładna. Moja będzie tutaj. To nie koniec.
Ten pokój się zmienia. Co za wystrój? Jak sklep ze słodyczami. Coś wspaniałego. Hej, Mindy, mam pomysł. Co ty na to? Chyba czytasz mi w myślach. Na co czekamy? Gdzie usiądziemy? Tu nie ma stołu. Niedobrze. Nie pomyślałam o tym. O, Matthew, widzisz to? To blat z pianki. Zrobimy z niego stół. Ech, znowu ta praca. O, Rety, mogę się pobawić tym pistoletem? Nabrałem animuszu. Gotowa, Mindy? Nawet nie pytaj. Zaczynam. Nałożę piankę na blat. Całkiem ją zakryję. Rządek w przyrządku. Pianka zrobi resztę. To takie łatwe. Co robisz, Mindy? Ja w tym czasie maluję. Wybrałam różową farbę. Kula będzie błękitna. Nie chcę zostawić przerw. Maluję ostrożnie i równo. To bardzo odpręża. Nie zapomniałam o piance. Będzie różowa jak blat stołu. Wygląda jak różowy makaronik. Idealny na przekąskę. Wow, tego nam było trzeba. Smacznego, należy nam się. Masz rację, podoba ci się pokój? Jest ładniej niż się spodziewałem. To tylko nasza zasługa. To chyba wystarczy. Skończyliśmy na czas. Uff. Patrz, Matthew. To znowu ja. Ten wystrój jest świetny. Właśnie o tym marzyłem. Szykowny, stylowy i słodki. Pomysłowe mebelki. Wspaniałe kolory. A te ściany? To traf w dziesiątkę. Świetne lizaki. Cukierkowe girlandy? Genialne. Spisaliście się. To dla was. Wreszcie, co tam jest? No nie! Ile słodyczy! To moje ulubione. Dziękujemy. Artysta z ciebie. Nie zaprzeczę. Wy też macie talent? Zajmiecie się moją łazienką? Co? Och, czekolada jest taka cudowna, prawda? Czy jest coś, co z czekoladą nie smakowałoby jeszcze lepiej? Chyba powinniśmy to sprawdzić. Ty otwierasz pierwsze, okej? Fuj, to gałki oczne! Nie podoba mi się to wyzwanie. Och, wow, ale obrzydliwe. O nie, a jeśli ja też mam gałki oczne? To nie oczy, to ośmiornice. Czyli coś jeszcze gorszego. To naprawdę najgorsze wyzwanie. I my mamy to zanurzyć w czekoladzie? Ale gąbczaste. No cóż, chyba muszę spróbować. Czekolada sprawia, że wszystko smakuje lepiej, prawda? Oby tak było w przypadku gałek ocznych. Nałożyłam jak najwięcej czekolady. Oby mnie zwymiotowała. To jest... dobre! Hej, czekoladowe ślepia są pyszne. Spróbuj swojego. Na pewno też jest smaczne. Ile one mają macek? Obrzydliwe. Nie sądzę, że z czekoladą będą lepsze. Zamoczę ją na samej górze. Powinnam zatkać nos. Czy to pomoże? No to do buzi. Obym nie umarła. Nie, o nie, to nie jest dobre. To okropne. Nie wierzę, że kazałaś mi tego spróbować. Wybacz, ja myślałam, bo te gałki oczne były całkiem dobre. Czas na drugie wyzwanie. O tak, malutkie pianki, ale urocze. Co? Jak to? Czemu ja dostałam papryczki? Patrz, to o wiele lepsze niż ślepia. Są jak małe, kolorowe chmurki. Przyda mi się do tego cały kubek czekolady. Wypełnię go po brzegi. Ale pycha, to będzie wspaniałe. Czas wziąć się za te pianki. Wskakujcie do kubka. A teraz zjem coś pysznego. Co za delicje. Ale ona ma fuksa? Nie to co ja. Ciekawe, jak bardzo są ostre. Trzeba to sprawdzić. Może czekolada mnie ochroni. Powinnam wziąć tylko małego kęsa. O nie! Czekolada nie pomogła! Ale to ostre! Moja buzia płonie! Jak mogę ci pomóc? Czekolada! Mój kubek z czekoladą cię ocali! Zadziałało? Uratowałam ją! Teraz już na pewno nie myślisz o piekącej buzi.
jestem cała w czekoladzie. Okej, coś nowego. Och, całe szczęście, że to coś dobrego. Makaroniki, uwielbiam je. Wow, to jest super. Chwila, co to za zapach? Czy to ja? Może moje skarpetki? Uj, teraz też to czuję. To chyba z twojego talerza. Tak, na pewno coś tam śmierdzi. Boję się, co tam znajdziemy. Och, to ser pleśniowy. O matko, ale cuchnie. Wybacz, ale cieszę się, że to nie ja to dostałam. Czas zanurzyć moje makaroniki. To mi się podoba. Ale będzie pycha. Chrupiące i słodkie. Warto było się pomęczyć z ośmiornicą i papryczką. A ja chyba muszę skosztować śmierdzącego sera. Ale najpierw wezmę odpowiedni sprzęt. Bezpieczeństwo przede wszystkim. A może to będzie dobre? Tak jak ta ślepia. Przyda się bardzo dużo czekolady. No dobra, chyba wystarczy. Chcę już mieć to z głowy. Hej, jest tak samo jak ze ślepiami. To jest dobre, skoro tak mówisz. Ale i tak wolę makaroniki. Każda nowa runda mnie ekscytuje. Och, ale błyszczące i śliczne. Wow, uwielbiam takie lizaki. Może też to dostałam? Mam coś o wiele gorszego. To ryba. A ja nie jestem żadną foką. Och, śmierdzi gorzej niż ser. Och, całe szczęście, że dostałam kryształki cukru. Zamoczę je w czekoladzie. O tak, dużo czekolady. Wow, to będzie przepyszne. Czas wziąć gryza. Miałam rację, coś wspaniałego. Kurczę, chętnie bym się zamieniła. Przykro mi, kochana. Chcesz gryza? Nie, dzięki. Muszę to zrobić. Biorę się za tę rybę. Z czekoladą chyba będzie jeszcze gorsza. Boję się, ale próbuję. O nie, nie mogę patrzeć. Muszę to zrobić. O, nie takie złe. A nawet całkiem dobre. Słodko-słone. Uff, niedobrze mi. Więcej czekoladowej rybki dla mnie. Następne wyzwanie. Otwórzmy razem. Co? Brokuł? To nie fair. Wow, ja mam arbuza. Aż dla niego zatańczę. Chyba zakończę wyzwanie z przytupem. Tam. Hej, mam pomysł. Brokule, wskakuj do czekolady. Czekolada nigdy nie zawodzi. Smacznego. Ale pyszne. Serio? Dobre? Cóż, lubię brokuły. Chcesz się zamienić? Okej, skoro nalegasz. Zadziałało, nabrała się. Będę mieć arbuza w czekoladzie. To przecież o wiele lepsze niż brokuł. Ale się cieszę na tę ucztę. O, smakuje cudownie. Czas na pysznego brokuła. Wow, będzie smacznie. O, ale chwila. To wcale nie jest dobre. To okropne. Sorry. Dzięki, że się zamieniłaś. Och, nie wierzę, że tak mnie wkręciłaś.
brokuły i czekolada to kiepskie połączenie. Ta czekolada jest pyszna. Hej, jak leci? Czas na przekąskę, co? Ja też mam czekoladę. Nie mogę się doczekać. To obrzydliwe. Wszystko się roztopiło. I co ja teraz zrobię? Hej, czy to banan? To mój szczęśliwy dzień. Zanurzę go w czekoladzie. To będzie takie dobre. Spróbujmy. To jest pyszne. Żałuj, że sama tego nie masz. Nie obchodzi mnie to. Służba? Tutaj. Dziękuję. Mam pianki. Co ty robisz? Chcę tylko troszkę czekolady. Najpierw załatw sobie swoją własną. Nie bądź złośliwy. Cofnij się. Co się stało? Mam co do tego dobre przeczucia. Więc co teraz? Czekaj, już wiem. Służba? Właśnie tego mi trzeba. Wygląda niesamowicie. Ja też tak mogę? Co? Serio? To jest niesamowite. Ten dzień robi się coraz lepszy. Spójrz na te wszystkie rzeczy. Zaraz zwymiotuję. Szczerstwiały chleb? Zachowam to na później. Opakowanie po batoniku. Ten program oglądają dzieci. Udawajcie, że tego nie widzieliście. O, spójrz, ciasteczko. Tego właśnie szukałem. To będzie wspaniałe. I to ma mi niby zaimponować? Lepiej patrz na to. Umieszczę moje pianki na tym szpikulcu. Wow, to jest doskonałe. Tak samo jak moje. Mam tu wszystkie rodzaje żywności. Teraz potrzebuję czekolady. Ach, ale to będzie smaczne. Co o tym sądzisz? Nie mogę uwierzyć, że to robisz. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. I co ty na to? Teraz spróbuję tego. Zaczynamy. Ale ohyda! Odsuń się lepiej. Teraz moja kolej. To powinno wystarczyć. Aż mi ślinka cieknie. To będzie dopiero pycha. Nie mogę się doczekać. O tak, to naprawdę pyszne. Muszę dać ten przepis mojemu kucharzowi. I na co się tak patrzysz? Po prostu delektuję się smaczną przekąską. Tak, jasne. Aż nie mogę się od tego oderwać. Co za obrzydliwość. Ale Olivia nie może się o tym dowiedzieć. Gdzie jest jedzenie? To takie rozczarowujące. Wow, widziałeś to? To malutka toaleta. Jest taka malusia i urocza. Czekaj. To twoja toaleta? Patrz, mam lizaka. Jestem taka szczęśliwa. Zanurzę go w czekoladowej fontannie. Wystarczy na to spojrzeć. To dzieło sztuki. Mniam, mniam. Wiesz, ja lubię nieco wykwintniejsze rzeczy. Och, chwila. Tam jest jakaś posypka. To jest niesamowite. I cała jest moja. Z nikim nie muszę się dzielić. Nie mogę już dłużej czekać. Muszę tego spróbować. O, rany. Uwielbiam to. Co to jest? O czym ty mówisz? Ach, o to ci chodzi? Nic tu nie ma. Przynajmniej ktoś po sobie spłukał. Chwileczkę. Mam pomysł. Użyję tego jako słomki. Siorp, jesteś moja czekoladko. Wciągnę ją do słomki, a potem wleję do toalety. Zaraz ją całą napełnię. Już prawie. Uff, to była ciężka praca. Teraz potrzebuję czegoś, co mógłbym tutaj zanurzyć. Widzę cię. O, jak to zrobiłeś? Cii, próbuję się skoncentrować. Umieszczę oczy na szaszłykach. Są takie miękkie. Ale to oznacza, że są świeże. Gotowe? Zanurzę je teraz w toalecie. Czekaj, czy ja naprawdę to powiedziałem? Zresztą kogo to obchodzi? Ja nie mogę na to patrzeć. Czy może być coś lepszego? Myślę, że tak. Zamierzam też posypać je cukierkami. To szalone, ale nie mogę się powstrzymać. Co się dzieje? Wow, taka przekąska od razu rzuca się w oczy, co nie? Nie tylko ty masz wyszukany gusta. Wolałabym nigdy tego nie widzieć. To będzie mnie prześladować do końca życia. Zachowam te przekąski na później. Zawsze robię się głodna po zajęciach. Chwileczkę. To już chyba wszystko. Prawie o tym zapomniałem. Co tam się dzieje? Czy to cukierki? O, zachowuj się naturalnie. Przyłapał nas. Dobrze znacie zasady. To wszystko jego wina. Nie, to ona. Szybko, wynośmy się stąd. Spadamy. Dalej, dalej, dalej. Ani mi się ważcie. Siedzi nam na ogonie. Tak się boję. Nie umkniecie mi. On się nie poddaje. Och, muszę zacząć więcej ćwiczyć. Ach, zresztą,
Zgłodniałem od tego wszystkiego, pychotka! Czekaj, stój! Chyba go zgubiliśmy. Juhu! Olivia? Gdzie jest ziemia? Uff, bezpieczne lądowanie. To co teraz? Czy myślisz o tym samym co ja? Raz, dwa, trzy, start! Wow, pączki! Ja mam nawet ogromnego pączka! Rany? To jest niesamowite! Zaraz. Ile ona ma na sobie biżuterii? Chciałbym mieć coś takiego. Wygląda tak drogo. Czekaj, mam pomysł. Tak, to może zadziałać. Och, tylko spójrzcie na niego. Lepiej wezmę się od razu do pracy. Przepchnę igłę i nitkę przez pączek. Co on robi? Patrz, zrobiłem naszyjnik. Czuję się taki ekskluzywny. Mam nawet pasujący pierścionek. Dodajmy trochę czekolady. Wygląda dobrze. To jest wprost piękne. Nie mogę się temu oprzeć. Po prostu muszę to zjeść. Widzę, że łatwo cię zadowolić. Okej, moja kolej. Będę potrzebowała kieliszka. Przyłożę go do fontanny czekoladowej i napełnię go do końca. To będzie coś wspaniałego. Jeszcze trochę. Tyle wystarczy. Teraz poleję nią pączka. To będzie moje arcydzieło. Powinno wisieć w galerii. Prawie gotowe. A teraz najlepsza część. Założę go na siebie. To najnowszy trend prosto z Paryża. Pyszne. Muszę spróbować. Nieźle. Wygląda świetnie. Smaczne. Nie mogę przestać tego jeść. To jest cudowne. Mogę tak w nieskończoność. Nigdy mi się to nie znudzi. Co nie? Wow. Nie wierzę. Wyglądasz jakoś inaczej. Niczego nie żałuję. Jak to w ogóle możliwe? Wow, ale piękna pogoda. A do tego mamy dzień wolny. I trochę słodyczy. Znam ten szelest. Co? Nie, to moje. No weź, możemy się podzielić. Patrz, co zrobiłaś. To sobie pojadłyśmy. Co się dzieje? Wow. Gdzie my jesteśmy? To chyba czekoladowy raj. Popatrz tylko. To smacznego. Nie ma to jak zapach czekolady. A do tego mlecznej. Ale coś tu śmierdzi. Dochodzi stąd. To cebula. Może z czekoladą będzie smaczniejsza? Na sam widok robi mi się niedobrze. A co ja mam? Pianki! To ja rozumiem. Ogromna ta pianka. Smacznego. Ej, wystarczy, żeby się podzielić. Widzisz? Przydadzą mi się. No dalej. Właś tam. Głupi nos. Dobra. Teraz nic nie poczuję. Pora zamoczyć tego szaszłyka. Ale kremowa. Ciekawe jak smakuje. Lepiej dodam więcej czekolady. Wygląda nawet smacznie. Serio, w ogóle nie czuję cep... Nie mogę na to patrzeć. W sumie to nie jest złe. Coś mi mówi, że pianki będą smaczniejsze. Już mi ślinka cieknie. O tak! Na pewno lepsze od cebuli. Ale po co tracić czas? Kiedy można się napić? Za moment będzie pełna. Do samego końca. Tyle wystarczy. Pięknie wygląda, co nie? Od czego by tu zacząć? Może od dwóch naraz? Nie! Cała jestem w czekoladzie. Ale się rozbryzgało. Życie pełne jest niespodzianek, co? Ale przynajmniej dobrze zjem. Jeszcze nie. Dobra.
Interesujące. Na pewno nie idzie w parze z czekoladą, ale w sumie to owoc. Może będzie smakować jak truskawki. Muszę porządnie ją polać. W sumie może być całkiem dobre. W końcu to czekolada. Oj, twarda ta skórka. Ledwo czuję. O, a nie, jednak czuję. Ale kwaśne. Przydałby się jakiś sos. Cytryna też ujdzie. Ech. Ej, co ty wyprawiasz? To będzie o wiele lepsze. Ale nie z czekoladą. Bierz się do roboty. Patrz na ten czekoladowy raj. Jadłam już takie nóżki. Dobrze, że mam zapas. Szkoda tylko, że nie mam orzeszków. Czy ona zwariowała? Idealnie! Wszystkie dla mnie. Chyba nie zamierza tego zjeść. Jednak zamierza. Wygląda jak sos z kreta. Ciekawe, czy zjem cały kubełek. Claire! Zmieściłby się tu cały kurczak. Szkoda, że kości się nie je. Jeszcze jedna. I podwójna porcja. Ale z ciebie zwierzę. I do tego mega głodne. Nie masz jeszcze dość? Chyba właśnie mam. Może zrób sobie przerwę. Ohyda. Ty pierwsza. Nie, ty. Nalegam. Ech, dobra. Całe dla mnie? Zmieści się tu? Ech. Powitajcie moją mini wersję. Urocza. Tu cię dam. A dzięki tej foremce będę mogła polać ciasto czekoladą. No chodź tu. Prawie pełna. Może przesunę nieco w górę. To ja rozumiem. Idealnie. Uważaj, maleńka. Nadchodzi czekoladowa powódź. Nic się nie wylewa, widzisz? Ale czym byłoby ciasto bez posypki? Komuś cukiereczków? Chyba dobrze się bawi. Prawie gotowe. Podnosimy. I niech się dzieje magia. Wygląda przepięknie. To najfajniejsze ciasto, jakie widziałam. Pełna profeska. I nie musiałam palcem kiwnąć. Masz ochotę? Bo ja tak. Łyżka sprawdzi się najlepiej. Popatrz tylko. Odsuń się. Jak smakuje? Jak niebo w gębie. Ciekawe, co ja dostałam. Co mam niby zrobić z tą tortillą? Muszę ją najpierw przeciąć. W ten sposób. Teraz pora na czekoladę. O tak, zapraszam serdecznie. Więcej, więcej. A teraz najlepsze. Ale najpierw muszę to rozsmarować. Trochę jak naleśnik. Wygląda smacznie. Wszystko gotowe, więc zostało nam jeszcze jedno. Spójrz na te słodkości. Zacznę od pianek, ale ułożę je tylko na jednej ćwiartce. Następnie trochę M&M'sów. Już mi ślinga cieknie. Jeszcze kwaśne tasiemki. Tyle wystarczy. I mega żele. O tak. Gotowi? Złożę każdą ćwiartkę i wyjdzie mi wielki naleśnik. A nie? Nie. To się nazywa słodkie uniesienie. Muszę wgryźć się we wszystkie warstwy. Misja wykonana. Mój geniusz smakuje wybornie. Będę po tym chodzić po suficie. Smacznego. Otwieraj. Tada!
Claire się poszczęściło w tej rundzie. Ten donut wygląda pysznie. A z czekoladą to istne dzieło sztuki. Tak, będzie przepyszny. Rozpływa się w ustach. To nie fair. Chyba, że... Dobra, nie patrzę. Zamienię to jajko na to maleństwo. Czekolada w czekoladzie? Czemu nie? Ale będzie pysznie. Dobrze, że jestem maniaczką słodyczy. Nawet nie widać, że to nie jest jajko. Chodź do mamusi. Serio to zjesz? Z nadzieniem. Ale Claire nie musi o tym wiedzieć. Ochyda! Możesz zjeść drugie. Czemu nie? W sumie to nie może być aż takie złe. Ale będą jaja. Tyle wystarczy? Może nawet nie poczuję, że to jajko. Ona na serio to zje. Smakuje inaczej, ale nawet spoko. Dlaczego wcześniej tego nie skosztowałam? Tego się nie spodziewałam, ale i tak wolę swoje. Chcielibyście mieć taką fontannę czekolady? Ciekawi jesteśmy, z czym najchętniej byście ją zjedli. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, jeśli macie ochotę na więcej.